dzisiejszym filmie Pet Simulatora musimy sobie oczywiście przetestować nowy update, który oczywiście wprowadził to, co wam mówiłem, czyli Titanic Cata, i na początku właśnie pojedźmy do tego miejsca, bo to jest chyba najciekawsza rzecz, ale widzę też w sumie inne ciekawe rzeczy, na przykład tutaj te laski, je można rozwalać. Czy za nie się dostaje dużo końców? Nie dostaje się zbyt dużo za nie końców, a więc prawdopodobnie te laski są potrzebne do questa, tak mi się wydaje. Dobra, ale pójdźmy sobie oczywiście tutaj do tego miejsca, do Titanic Cata, ale oprócz tego też z tego, co widziałem, jest dużo innych rzeczy i zostało tylko 20 godzin, żeby to jajko otwierać, a więc musimy sobie wszystko szybko poogarniać i otwieram cały czas to jajko. Mam tyle końców, że jestem w stanie przez te 20 godzin otwierać jajko, chociaż oczywiście pewnie mnie spec symulatora niestety wywali, ale zobaczmy, jak to wygląda też tutaj. No tu mamy w ogóle tego Titanic Cata, no i oczywiście tutaj Prestona, który sobie siedzi na tym Titanic Cacie. Tu mamy nowego Hugha, tu mamy Grincha, którego w ogóle można trafić z ekskluzyw jajka, który jest oczywiście tutaj. Pewnie sobie kupimy dzisiaj z jedno, może więcej. No i tutaj oczywiście też mamy Titanic Cata, który jest giga trudny do trafienia, jest dużo trudniejszy niż myślałem, bo myślałem, że będzie 0,1%, jest dwa razy mniejsza szansa. Prawdopodobnie trafienie tego peta z jajka za Robuxy będzie bardzo, bardzo trudne. Obstawiam, że z tego jajka może z kilka osób na świecie to trafi. Więcej pewnie trafi osób, wiadomo, z jajka za Robuxy. Dobra, ale w sumie zobaczmy, co oprócz tego mamy do zrobienia i tak co najmniej z godzinę to jajko pootwieram. Musimy w sumie pójść do tych sani, bo tam chyba się quest odbiera. I w tym roku muszę zrobić questa, bo ja w tamtym roku nie zrobiłem tego questa, no i niestety tych sani nie mam. Ale w tym roku muszę zrobić tego questa i w jaki sposób w ogóle... Aha, dobra, tutaj musimy po prostu elfa znaleźć. No to w sumie to nie będzie trudne, zaraz na YouTubie sobie to znajdę. Dobra, ale w sumie zanim porobimy sobie te questy, to opowiem wam o tym, jaka jest szansa na trafienie Titanic Cata z normalnego jajka, bo pojawiła się informacja o tym i żebyście mieli porównanie. Tutaj szansa na trafienie tego peta była 1 do 50 milionów, aktualnie w tym nowym jajku jest 1 do 16 milionów, czyli jest taka, jaka była na starcie eventu. Dobra, ale podejdźmy sobie tam i powiem wam, jaka jest szansa na trafienie Titanic Cata. Jest tak gigantycznie mała, że jak, nie wiem, no z kilka osób maksymalnie na świecie go trafi. Z normalnego jajka, jak go traficie, to nie wiem, w totolotka wygraliście. Tutaj na tego peta jest 1 do 16 milionów, czyli jest taka, jak była na starcie eventu. Na tego peta jest 1 do 25 milionów, a więc jest troszeczkę mniejsza, ale no też jest wciąż duża, jest dwa razy większa niż na tego Jolly Pingwina z tamtego jajka, a na tego jest 1 do 10 bilionów, czyli szansa na trafienie tego peta jest 200 razy mniejsza niż na trafienie Pingwina z tamtego jajka. Powalone, powiem wam, że nie, no maksymalnie kilka osób go z tego jajka trafi, możliwe, że nawet nikt go nie trafi. Tak mi się wydaje, że jest taka szansa, powalone, jakie małe procenty są. No ale tutaj tak samo jest giga mała szansa, tak naprawdę statystycznie byście musieli otworzyć 2000 jajek za Robuxy, żeby tego peta trafić, a więc dosyć dużo chyba. Dobra, ale wiemy, jaka jest szansa, wiemy, że prawdopodobnie, nie wiem, jak jedna osoba w Polsce go trafi, to będzie naprawdę, naprawdę cud. Dobra, ale zanim weźmiemy się za otwieranie tych jajek i zanim weźmiemy się za robienie tego questa, to jest jeszcze jedna rzecz, a w sumie to nawet kilka do zrobienia, bo tu jest też sekretny pokój i musimy sobie tutaj wejść, tutaj powinna być skrzynka właśnie do awkowania, zobaczymy, ile się na niej będzie farmić na starcie, tylko może zanim to zrobimy, to odpalmy sobie boosty. Nie, dobra, tu są odpalone, muszę jeszcze tylko serwerowo odpalić, od razu na laka może w sumie odpalmy. Nie wiem, powiem wam, że mam nadzieję, że chociaż z 3 pingwiny uda mi się trafić. Myślę, że szansa na trafienie 3 pingwinów jest możliwa, bo będę oczywiście otwierać na dwa konta. I w sumie od razu pierwszego questa możemy zrobić, bo tutaj jest ten jakby elf, który jest nam oczywiście potrzebny do questa, więc sobie go zbieramy, no i mamy darmowe boosty i tutaj jeszcze odpalmy sobie oczywiście boosta na laka, na damage i na super laka. Dobra, w sumie za chwilę sobie potwieram, odpalmy trochę więcej tego super laka i wróćmy oczywiście tutaj na event, bo chcę zobaczyć, ile się teraz będzie tutaj w tym sekretnym pomieszczeniu farmić końców. Tutaj powinna się za chwilę skrzynka pojawić, no halo, proszę się pokazać. Dobra, pokazała się, zobaczmy, ile na tika tutaj dostaniemy, no jakby ta jest dużo mocniejsza. Jest chyba 10 razy mocniejsza niż tamta, nie, 5 razy mocniejsza jest. Zobaczmy, ile końców na tika dostaniemy tutaj. 54 biliony, a więc dużo, dużo więcej niż na tamtej, więc tak naprawdę praktycznie każdy będzie mógł przez te 20 godzin otwierać. Oczywiście to sekretne jajko, czy tutaj jeszcze coś mamy? Chyba nie, ale w ogóle zobaczmy, czy jak wyjdziemy stąd, to czy moje pety mi zostaną? Chyba nie zostają. A nie, do... Naj, kurczę, nie zostają, czyli nie mogę sobie, powiedzmy, tutaj petów zostawić i pójść otwierać jajko. Szkoda, ale zobaczmy, co tutaj jeszcze musimy zrobić. 100 lasek musimy rozwalić i dostaniemy busy. Dobra, mniejsza w te busty, musimy pójść oczywiście do jednego miejsca, już powoli zacznijmy otwierać to jajko, bo coraz mniej czasu nam zostaje na otwieranie tego jajka oczywiście. A więc dobra, zróbmy to tak. Pootwierajmy sobie może na początku 45 minut, albo dobra, godzinkę. Zobaczymy, czy przez godzinkę coś się uda trafić, jeszcze na drugim koncie też będę otwierać. I zobaczymy, ile w ogóle boostów mi przez godzinę zjedzie. I w sumie to już jedno jajko za Robuxy bym sobie w sumie kupił. Zobaczymy, czy coś uda nam się trafić. Już chciałem to kupić, bo zostawili to Exclusive Anime jajko, ale by było, jakbym nie to kupił, co trzeba. To oczywiście musimy kupić, bo tutaj mamy szansę na trafienie Titanic Cata. Nie, powiem wam, że nawet nie liczę na tego Titanic Cata. Ucieszyłbym się nawet z tego Grincha, ale wiadomo, ten prezent byłby lepszy, bo on ładniej wygląda. Dobra, ale otwórzmy sobie jedno
no taki jajko mamy 0,05% na trafienie. Oczywiście Titanic kata prawdopodobnie nie poleci nam, raczej na pewno, ale zobaczmy, co nam ciekawego poleci. Niestety Grinch i to zwykły. Chyba najgorszy pet nam wyleciał. Czy to był najgorszy pet? No niestety najgorszy nam wyleciał. Dobra, jeszcze na pewno sobie to otworzymy, ale teraz niech trochę to jajko się pootwiera. Zobaczmy, jak to tutaj w ogóle wygląda. I zobaczmy, jak w ogóle szybko mi coinsy uciekają. Mamy 92 biliony. W ogóle tutaj shiny mi wyleciała legenda, więc ciekawe, no tylko to jest normalny świat. Musielibyśmy mieć hardcore odblokowany, żeby to się opłacało. W sumie jakoś tak szybko mi nie uciekają te coinsy. Może nawet będę mógł otwierać calusieńkie 20 godzin. Dobra, niech to się otwiera. Dobra, jeszcze nie udało mi się chyba huge peta trafić z tego, co mi się wydaje. Zobaczmy. No niestety nie, ale tutaj widz ma takiego pięknego pecika, jak widzicie. No i pożyczymy sobie go od niego na chwilę, żeby zobaczyć oczywiście, jak on wygląda. No i tutaj mamy tego pecika. Szkoda, że w sumie nie pokazuje się, ile tych petów jest, bo tak to byśmy no wiedzieli po prostu. Ale no prawdopodobnie będzie to taki w miarę drogi pet, dlatego że te pety za 20 godzin w sumie znikną. Zobaczmy sobie, jak on wygląda. No i on jest oczywiście tutaj. No i powiem wam, że wygląda całkiem nieźle. W sumie mega fajny pecik. Dobra, ale za 3 minuty pojawi się Grinch albo Mikołaj, a więc to też chciałbym zobaczyć, bo z tymi Grinchami też jest jedna mega ciekawa rzecz z tego, co widziałem. Ale no to 2 minuty musimy poczekać, aż to się zrespi. Dobra, ale oczywiście widzowi oddajemy tego pięknego pecika. Mam nadzieję, że uda mi się takiego jednego chociaż zdobyć przez te 19 godzin, które oczywiście zostało. Dobra, i za kilka sekund to się zrespi. Zobaczymy, czy zrespią się te Grinche, czy właśnie Mikołaj się zrespi. I zrespiły się Grinche. I zobaczcie, teraz to działa tak, że możemy sobie tutaj te pety rozwalać. I tutaj właśnie wśród tych Grinchy może być Snowman. Ale no tutaj na razie nie widzę żadnego Snowmana, widzę tylko normalne tutaj pety. W ogóle ciekawe, czy jakby dwie osoby naraz rozwalały takie coś, to czy dwa Snowmany by mogły wypaść. No tutaj są takie pety. W ogóle ciekawe, czy to działa tak, że dostajecie zawsze tego peta, który jest w tym jakby prezencie. Chyba tak to działa, tak mi się wydaje. Bo tutaj na przykład mamy Renifera jakiegoś. Zobaczmy, czy tu będzie napisane, że Renifer. No jest tutaj napisane, że Korgia, więc chyba tak to działa właśnie. W sumie nie wiem, co jest lepsze. Taki Grinch, czy właśnie ten Mikołaj. Dobra, ale chwilę jeszcze chcę potwierać tutaj to jajko i jeszcze jednego ekskluzywa chcę otworzyć, bo teraz na serwerze mam jeszcze tutaj jakby laka razy 25, a więc jeszcze chwilę chcę z tym potwierać. Dobra, jeszcze trochę pootwierałem sobie to jajko. Zobaczmy, czy może nam teraz wyleciał huge. No niestety jeszcze nam nie wyleciał, a więc troszeczkę słabo, ale będę jeszcze calusieńką noc otwierać. Łącznie będę dalej 20 godzin otwierać, a więc może jeszcze coś nam wyleci. Teraz bym jeszcze sobie ekskluzyw otworzył i ogólnie widziałem, że na zagranicznym YouTubie już tego Titanic peta trafił Gravy Catman i Russo, a więc naprawdę gigafarta mieli, ale też widziałem, że po kilkaset jajek kopywali, a więc naprawdę mega dużo robuxów trzeba wydać, żeby trafić tego peta. I w sumie może jeszcze tego questa byśmy zrobili, ale no nie wiem, czy chce mi się rozwalać 100 tych lasek. Tu jest jedna, druga, trzecia. No w sumie już mamy 3, a więc mamy tutaj 3 ze 100. Zobaczymy, tylko one wolno się respią. I tutaj na tej mapce tak naprawdę tylko 4 są. Tu jest jeszcze 5, nie wiem, czy mi się chce teraz 100. Dobra, mniejsza. Pójdźmy na moją ulubioną miejscówę i otwórzmy sobie oczywiście jeszcze jedno, albo może nawet więcej jajek ekskluzywnych. Chciałbym trafić kiegokolwiek huge peta. Wolałbym tego mimika, bo jakby ten Grinch mi się tak średnio podoba, ale jakby Grinch mi wyleciał, to też byłoby spoko, od razu bym go sprzedał, bo no nie podoba mi się ten peta, jego cena będzie spadać. No ale jakby Titanic mi poleciał, też bym się oczywiście nie obraził, chociaż tak jak mówię, na to jest bardzo mała szansa. Jeszcze może sobie, nie wiem, palmy superlaka, jakby to cokolwiek miało dać. Czy tutaj mam boosty odpalone? Tutaj mam odpalone, tutaj superlaka nie ma odpalonego. Ale dobra, otwórzmy sobie, czy mam na pewno oznaczone. Dobra, oznaczone, żeby przypadkiem nie usunąć tego peta. I otwórzmy sobie jedno jajko, no i teraz oczywiście leci mi Titanic pet. Nie, Grinch mi leci. Niestety wyleciał nam Grinch. Dobra, ale jeszcze jedno. Za bardzo mnie kusi, już na kolejne nie będę miał robuxów, ale mamy na jeszcze jedno, więc jeszcze jedno sobie oczywiście otwórzmy. I może nam wyleci jakiś huge. Fajnie by było tą skrzynkę dostać tego mimika, ale zobaczymy. Zobaczymy, co nam wyleci z tego. Tymi trzema jajkami łącznie mamy 0,15% na Titanic peta, więc bardzo mało. Chyba mniej niż na Party Doga. Nie pamiętam, jaka była szansa na Party Doga z tych hype giftów nawet. No ale dobra, zobaczmy, co nam wyleci z trzeciego jajka. No wyleci nam prezent, ale niestety w zwykłej wersji. Dobra, ale tym mało pozytywnym akcentem zakończmy ten film, a więc do następnego.